Tak, widzimy taką piteczkę. Ale fej. Witam. Z tej strony Pulsar, a to moja seria Pulsar Pogrywa. To już 7 odcinek. Pomyślałem sobie, że po tak krótkim poprzednim odcinku zaczniemy nagrywać kolejny. A korzystając z okazji, że jesteśmy w tym szybie i mamy trochę diamentów, poskładamy sobie kilof i mieczyk i pokopiemy trochę obsydianu. Także zaczynajmy. Dobrze, że mam przy sobie siekierkę, to przynajmniej będę mógł łatwo te drewno, a w zasadzie te deski, ściąć sobie. Potrzebujemy 4. Cztery deseczki potrzebujemy, żeby zrobić crafting. A, potrzebujemy więcej tak naprawdę. O, zobaczcie, tam u góry coś jest. Może jeszcze tutaj tak na szybko poszperamy. Poszperamy sobie, co tutaj możemy znaleźć. Tutaj byliśmy. Tu nic nie ma. Tutaj też niby nie. Okej. O, już chyba wiecie, co tam jest, nie? Ja wiem na pewno. Zresztą pewnie każdy wie, co tam jest. Okej, wyjdźmy tutaj na chwilę. Szybciutko sobie zrobimy crafting table. I tak. Możemy. Cztery patyki. Tak. Mamy diamentowy kilof i diamentowy mieczyk. Sobie porzućmy. Pozy mieczyk sobie weźmiemy tutaj. I kilof weźmiemy tutaj. Widzimy, tu jest dużo lawy. Tutaj będziemy mogli jakąś wodę pobrać skądś. Trzeba bardzo uważać, żeby po prostu do tej lawy nie wpaść, bo to by był fail roku chyba. Czyha na nas tutaj naprawdę pełno niebezpieczeństw. No ale kopmy ten obsydiant. Obsydian. Ciężko, bo ciężko, ale damy radę. Dobra, wyrzućmy ten łódź i kopmy dalej. Może z tego obsydianu zrobimy portal do Netheru.
potrzebujemy go 10 i może też zrobimy 100 do enchantowania, czyli do zaklęć. I sobie coś zaklniemy. Jak to brzmi. Nie wiem, czy słyszycie. Z tyłu moja rodzinka też tam coś sobie gada. A ja to nagrywam. Okej, mam już 5. I kopiemy dalej. Potrzebujemy... No, najwięcej jak się da. Najwięcej jak damy radę wykopać. Oczywiście, żeby nie wpaść do lawy przypadkiem. Zostało nam jeszcze 4 diamenty. To w sumie na 100 do enchantowania też starczy. Wiem, że chyba ten potrzeba właśnie, nie wiem. Już nie pamiętam przepisu. Później sobie przypomnę. Widzicie? Lawa. Przydałaby się woda, cholera, ale... Nie mam. Nie mam jak pobrać. Widać tutaj. Może dirtem to zapchamy. I kopiemy dalej. Może zrobimy ten portal do Netheru. Tutaj byśmy musieli zablokować, bo nam się lawa zacznie wylewać. Tego oczywiście byśmy nie chcieli. Jakieś dziwne dźwięki. No i kopiemy dalej. Widzimy, dość długo się kopie ten obsydian. Wykopiemy powiedzmy tyle, ile się da. Czyli jak da się ten cały... No widzicie, i spawn. Jeszcze może tu spróbuję, chociaż myślę, że pod tym też będzie lawa. Jak pod tamtym było klockiem, to myślę, że pod tym też będzie. Ale okej. Zbliżyliśmy się blisko. Staramy się tutaj gdzieś. Może jak blisko będziemy. Thank you.
Jak w poprzednim odcinku już mówiłem, to pewnie nic ciekawego. Takie kopanie. Jeszcze korcimy, żeby zobaczyć, co tam jest. No i padliśmy. Co tu jest wyżej? Mamy dirta. Widzicie? Jest dość ciemno. Rozjaśnimy to trochę. Może tutaj... Szkoda, że te miecze się nie stakują. I że nie mamy żadnego plecaka. Ale tam widzimy skrzyneczkę. I też potencjalne jakieś przygody. Rozjaśnijmy to. O nie, to już postawiłem. Tu nic nie ma. Dobra. Jak widzimy, tutaj jest troszeczkę węgla. Pumpkin seed. To też się przyda. To wyrzućmy. No tu niestety nic nie ma. Mimo to, że jakiś tam zombiak szydzi, jak słyszymy, to nic tutaj nie ma. Dobra, wróćmy sobie może do domu z tej wyprawy. Chociaż... No korci mnie jeszcze, żeby tutaj zobaczyć, co tam się dzieje. Tylko żebym za to nie zapłacił czasami grubej ceny. Okej, może wrócimy tutaj. Może wrócimy tutaj w jednym z kolejnych odcinków. Tam jest i tak woda, więc nic nie zrobimy. Okej. Jak łatwo się tym kilofem kopie normalnie. Przepięknie. Chciałbym jeszcze w tym odcinku zrobić ten... No i znowu utknęłem w tej... zrobić ten stół do enchantowania i pokazać wam, co wylosowaliśmy. Okej, musimy wyjść. Jak to było? Tam chyba jest wyjście, czy nie? No ale się cieszę, że pierwsze diamenty znalezione i należycie spożytkowane. Okej, tu jest wyjście z kopalni, już pamiętam. Jak po sznurku będziemy szli. Tu jest lawa. Wszystko ładnie rozświetlone.
Rozmaje. Idziemy do naszego domku. Nikogo nie widzimy. Z kopalni wykopaliśmy też dużo surowców. Nic, zaraz wracam, bo muszę sobie przypomnieć, jak zrobić ten stół do enchantowania. To zobaczenie za chwilę. Witam po dłuższym cięciu. Jesteśmy już z powrotem. Nie wiem, coś dziwnego mi się z levelem stało, ale nie przejmujmy się tym. Przypomniałem sobie, jak się właśnie kraftuje ten stół do enchantowania. Robi się go tak. Dokładnie tak. Ja już jeden zrobiłem i na potrzeby właśnie tych zaklęć z tego stołu zrobiłem prowizoryczny pokój na dole. Jeszcze zróbmy sobie może książkę razem. Książkę robi się z trzech kawałków papieru, znaczy z trzciny cukrowej dokładnie, z trzech kawałków. Zróbmy od razu więcej. Bo będzie nam potrzebna... Będzie nam potrzebne więcej. Dobrze, mamy kartki. Teraz z kartek ułożonych tak. I jednego kawałka skóry. Otrzymujemy książkę. A z trzech książek... Nie tak. Z trzech książek... Nie? Nie tak? Aha, z trzech książek... Chwileczkę. Już chyba wiem. Weźmy sobie drewno. To chyba z drewnem było. Chyba coś takiego. O! To jest bookshelf, czyli półka z książkami. Zróbmy sobie więcej. Czyli dwie, bo tylko tyle mamy. Nie mamy więcej. Dobrze. Czyli mamy te bookshelfy. I... Ten stół do enchantowania najlepiej działa, gdy jest postawiony... Gdy jest postawiony w właśnie niedaleko tych... Widzicie? Tu jest taka jakby włączyła się animacja, że enchantowanie tych przedmiotów, czyli zaklinanie, będzie efektywniejsze. Czyli zobaczmy, jaki będzie maksymalny poziom. Jest dość jeszcze słabo. To nie będziemy enchantować akurat tych przedmiotów diamentowych, bo są bardzo wartościowe. Ale może będziemy enchantować
sobie coś innego. Zobaczymy, jaki maksymalny uzyskamy. O, 11. Proszę bardzo. Sharpness. Nie wiem, o co chodzi. Maksymalny poziom, jaki możemy tutaj uzyskać, jest 30. Więc może jak taki pokój byśmy mieli już cały w tych bookshelfach, to może taki poziom byśmy mogli uzyskać. I na pewno jakieś dobre umagicznienie. Ale jak widzieliśmy, już 11 poziom też się pojawił. Może spróbujemy znowu. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym za bardzo jeszcze. Ale jak będziemy mieli więcej, to dojdziemy do tego. To by był wstęp do tego enchantowania. Na pewno jeszcze powrócimy do tego tematu. Nie wiem, o co chodzi z tym poziomem. Może właśnie, że za umagicznianie przedmiotów odejmuje mi poziom. Chyba coś w tym jest. Że ja płacę właśnie z własnego poziomu. I dlatego już umagiczniając te przedmioty, właśnie zapłaciłem tym levelem. Chyba o to. Ja nie wiem, jak coś bardziej wiecie na ten temat, na pewno coś w tym jest. I właśnie teraz zauważyłem to. Jak widzicie, mam drugi poziom doświadczenia, czyli umagiczniając te przedmioty, pewnie mi trochę zjadło tego doświadczenia. I tyle. Ja się z wami żegnam. To był 7 odcinek mojej serii Pulsar Pogrywa. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Idzie, idzie, idzie. Ajajajajaj. Patrzcie na to. Ooh! Ooh-wee!